taki sposób staram się te prezentacje ułożyć, ażebyście mieli taki przegląd całości. A big overview of the prophetic voice in the context of our church history. Ażebyście mieli taki przegląd tego całej historii Kościoła. One of the questions that I have posed quite seriously, if God raised a prophetic voice. Jedno z ważnych pytań, jakie zadaję, to takie: jeśli Bóg powołał głos proroczy, what was God's vision for the church during that eschatological time of waiting? Jaka jest Boża wizja życia w tym czasie oczekiwania, eschatologicznym czasie oczekiwania? And then I have noticed something very, very interesting. I zauważyłem coś bardzo ciekawego. This session will be divided into two parts. Today is part one, and I will complete it tomorrow during the first session. Tę sesję podzieliłem na dwie części. Pierwsza dzisiaj, druga jutro rano. I would like to post to you that 1860s. Chcę zaznaczyć, że w latach 1860 became a very crucial moment for our church. Te lata były bardzo istotnym czasem dla naszego Kościoła. First of all, from 1861 to 1865, we have the Civil War in the United States. Po pierwsze, w latach 1861-1865 była wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych. Followed by the time of reconstruction. Następnie nastąpił okres rekonstrukcji. Between 1844 and 1860, między 1840 a 60, przed 1864 a 60, we began to formulate the basic beliefs of our church. Formułowaliśmy główne zasady doktryny, zasady wiary Kościoła. As you know, in 1860, jak wiecie, w 1860 we have adopted a name. Przyjęliśmy nazwę. We have decided to call ourselves Seventh-day Adventists. Postanowiliśmy nazywać się Adwentystami Dnia Siódmego. Before that time we did not have a name, we were nameless. Przed tym czasem byliśmy bezimienni. We were referred to as Sabbatarian Adventists. Nazywano nas Sabbatarianami Adwentystami. But what I want also to point out at this stage, which really amazes me. Chcę zwrócić uwagę na coś, co mnie zdumiewa. That when God called Ellen White into that specific role, że gdy Bóg powołał Ellen White do tej szczególnej roli, she was a Sunday keeping Methodist. Była metodystką święcącą niedzielę. It's only in 1846, in the later part of that year, dopiero w 1846, that she began together with her husband, she began to study the pamphlets published by Joseph Bates. Gdy wraz z mężem studiowali broszury spisane przez Josepha Batesa. And she accepted the Sabbath. Że wtedy właśnie przyjęła sabat. And prior to that time, God is already using her for that specific role, a Sunday keeping Christian. Bóg wykorzystał do tej szczególnej roli chrześcijankę, która święciła niedzielę. So I've asked myself, does God have blinkers on his eyes? Tak zadaję sobie pytanie, czy Bóg ma klapki na oczach? Tomorrow I will challenge you further. Jutro kolejne wyzwanie postawię przed wami. But then prior to the commencement of the Civil War in 1858. Przed rozpoczęciem wojny secesyjnej w 1858 roku Ellen White received the great controversy vision. Ellen White otrzymała wizję dotyczącą wielkiego boju. And it's quite interesting in the place called Lovett's Grove. Otrzymała ją w miejscowości Lovett's Grove. Her husband was conducting a funeral. Tam gdzie w tej miejscowości jej mąż prowadził pogrzeb. And during that funeral she's taken in a vision, 2-hour vision. I w czasie tego pogrzebu otrzymuje dwugodzinną wizję. And the funeral stopped. I pogrzeb został przerwany. You know, I often think God must have a sense of humor. Bóg musi mieć poczucie humoru. He acts in the most strange times and circumstances. Działa w najbardziej zdumiewających czasach i okolicznościach. But please notice 1861 to 1865 it's the developing civil war. Zwróćcie uwagę, że w tych latach 61-65 wojna secesyjna trwa, which was actually a religious war. Która de facto była wojną religijną. Historians suggest that people on both sides.
North and south. Historycy sugerują, że walczące strony północ z południem used the Bible to justify their means and their actions. Wykorzystywały Biblię, aby uzasadnić swoje działania. However, i środki użyte prior to the commencement of the war, przed rozpoczęciem wojny secesyjnej, Ellen White received the vision. Ellen White otrzymała wizję about the reality of the great conflict between good and evil. O realności wielkiego boju pomiędzy dobrem a złem. And as she describes it, opisuje to w następujący sposób. Okay, before I'll take you there. Zanim spojrzymy na ten opis. What I would like to suggest to you that there was one main focus in Ellen White's writings. Chcę zwrócić waszą uwagę na to, że Ellen White koncentruje się na jednej istotnej rzeczy w swoich pismach. And with that I've asked the question, so how should we understand the great controversy theme in relation to our spiritual journey during the eschatological time of waiting? Pytanie, jak mamy spojrzeć na motyw wielkiego boju w naszej drodze duchowej w czasie oczekiwania, eschatologicznym czasie oczekiwania. Later on in The Desire of Ages, Ellen White speaks quite a lot about the spiritual authenticity of our life's experience. Please note, read the statement. Ellen White w Życiu Jezusa mówi wiele o autentyczności naszych doświadczeń życiowych. Każdy musi osobiście doświadczyć poznania Bożej woli. Musimy osobiście usłyszeć, jak przemawia do naszego serca. Kiedy każdy inny głos będzie uciszony i będziemy przy nim czekać w ciszy, wyciszenie duszy uczyni głos Boży bardziej rozpoznawalnym. On prosi, uspokójcie się, a wiedzcie, żem ja Bóg. I wonder where those statements came from. Zastanawiam się, skąd te stwierdzenia pochodzą. Was it simply God's dictation? Czy Bóg jej to podyktował? Then she moves on. Say he alone can true rest be found. Później czytamy dalej, że tylko w nim możemy znaleźć prawdziwe odpocznienie. Wśród spieszącego tłumu i napięć intensywnej pracy dusza, która w ten sposób doznała odnowienia, zostanie otoczona atmosferą światłości i pokoju. Życie takie będzie tchnąć wonnością i objawi światu boską moc, która dosięgnie ludzkich serc. So coming back to the beginning of that experience when she received the great controversy vision. Wróćmy do doświadczenia, kiedy otrzymała wizję wielkiego boju. I would like to suggest to you that God was gradually preparing the movement for life that they did not understand. Chcę wam powiedzieć, że Bóg w tym okresie przygotowywał swój lud na życie, którego nie oczekiwali. The church will move to a number of certain developments in the society. Kościół będzie miał do czynienia z różnymi sytuacjami, jakie zaistnieją w społeczeństwie. Scientific knowledge. Wiedza naukowa. Educational knowledge. Edukacyjna. So how would now the church fit into that scenario? I w jaki sposób Kościół znajdował swoje miejsce w tym gąszczu? Pamiętamy, że cały czas trwa bój między dobrem a złem. Okay, let us go back to that great controversy vision. Wróćmy do wizji wielkiego boju. When Ellen came out of that vision, she made a significant statement. Kiedy zakończyła się ta wizja, Ellen poczyniła istotne spostrzeżenie. Now notice what she said. Oto co powiedziała. W wizji w Lovett's Grove większość zagadnienia wielkiego boju, jakie zostało mi pokazane 10 lat temu, została powtórzona i zostało mi ukazane, że muszę ją zapisać. It's quite interesting that at that time she is instructed to write it down. W tym czasie poinstruowano ją, że ma tę wizję spisać. She saw similar scenes 10 years before, as early as 1848. Podobne sceny zobaczyła 10 lat wcześniej. But 1850, I remember, civil war commenced in 1861. Pamiętamy, że w 1861 wojna secesyjna się rozpoczyna. God said to her, here is the picture. A Bóg 3 lata wcześniej ukazał jej obraz of historii. The reality of the conflict between good and evil. Realności konfliktu między dobrem a złem. See, the church, the movement was now moving into this crucial time of conflict. Kościół wchodził w ten okres potężnego sporu, konfliktu. I oczekując drugiego powrotu Jezusa. And I would like to suggest to you that through that prophetic
voice, God is trying to pave a pathway. Przez ten proroczy głos udzielony Kościołowi, Bóg przygotowywał drogę dla wizji Kościoła. Ale gdy posuwała się w czasie po tej wizji w Lovers Grove, w drodze do domu, zatrzymali się jeszcze z inną rodziną i Ellen White doświadczyła czegoś, czego nie mogła wyjaśnić. Opisuje, że została sparaliżowana, nie była w stanie mówić ani się poruszać. Myślała, że to już jej koniec. Ludzie modlili się za nią. Sometime later, jakiś czas później, she received another vision. Otrzymała kolejną wizję. And this is what the angel explained to her. I oto co anioł jej w niej ukazał. Otrzymałam wizję. W tej wizji pokazano mi, że w nagłym wypadku w Jackson szatan próbował odebrać mi życie, aby nie doszło do napisania tego, co zamierzałam. Jednak Bóg wysłał na ratunek aniołów, aby unieśli mnie powyżej efektów ataku szatana. Widziałam między innymi, że otrzymam błogosławieństwo zdrowia lepszego niż przed atakiem w Jackson. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, co się właśnie wtedy działo. Bez względu na to, jak logiczne jest nasze myślenie, jak bardzo jesteśmy wykształceni, wciąż trwa walka między dobrem a złem. Są siły zła, a po drugiej stronie jest Bóg. And you see, the problem in this conflict is that if all the evil things actually happen all around you, people have tendency to blame God. I problem polega na tym, że jeśli wokół ludzi dzieją się złe rzeczy jedna za drugą w natężeniu, mamy tendencję do tego, żeby za to winić Boga. But it also includes personal conflict in people's personal life. Ale chodzi też o osobiste konflikty wewnątrz życia, wewnątrz człowieka. And I would like to suggest to you that in view of that, God inspired her in order that she may see the big picture. Pragnę zasugerować wam, że Bóg natchnął Ellen White, aby pokazać im właśnie ten szerszy obraz rzeczy. And also confront us with the reality of God, of the conflict within our own lives. A także skonfrontować nas z realnością tego konfliktu, tego boju w naszym własnym życiu. I also like to suggest to you that that struggle between good and evil was revealed to her right very early in her ministry. Chcę również zasugerować, że ta realność konfliktu została bardzo wcześnie w jej posłudze ukazana. Please read it. Pokazano mi próby, które muszę przejść i zobaczyłam też, iż moim obowiązkiem było przekazanie innym tego, co objawił mi Bóg. Pokazano mi, że moja praca spotka się z wielkim sprzeciwem i że moje serce będzie rozdarte bólem, ale łaska Boga wystarczy, aby przez wszystko mnie przeprowadzić. I wonder whether we realize that the people used by God experience life in the same way as we do. Nieraz chyba zapominamy, że ludzie, którzy prowadzeni są w szczególny sposób przez Boga, mają te same doświadczenia. Ci, którzy w szczególny sposób są prowadzeni, jak zwykli ludzie. And so the story of drafting the theme of the great controversy began in 1858. Tak więc w 1858 roku rozpoczyna się historia szkicowania wielkiego boju. Now you have to stay with me because it's getting hot. Pozostańcie tutaj, to znaczy skupcie się, bo będzie to gorący temat. Ellen White began to draft the first pages of that conflict between good and evil in 1858. W 1858 roku Ellen White sporządza pierwszy szkic tej wizji wielkiego boju. In the two little volumes called the Spiritual Gifts. W dwóch tomach darów duchowych. Through 1817 and 1880 it is extended into four volumes. W latach 1870 i 80 poszerza do czterech tomów. Of the Spirit of Prophecy books. Pod tytułem
ze skarbnicy świadectw, czy duch proroctwa? Duch proroctwa. And then finally in 1888 she completed the final reversion of the great controversy between Christ and Satan. A w 1888 roku sporządza ostateczną, finalną wersję wielkiego boju między Chrystusem a szatanem. And then that book, Great Controversy, is republished in 1911. W 1911 roku zostaje ona ponownie upublikowana. Now please stay with me. So what I'm demonstrating to you in here is that she began gradually developing and enlarging the story of the great conflict through the time. Mm-hmm. Tak więc chcę wam tutaj wykazać na podstawie tych danych, że Ellen White, ta wizja, czy ta książka była tworzona właśnie w sposób taki stopniowy. Let me give you a visual demonstration of that. Pozwólcie, że to zademonstruję. I think it's coming. Oh yeah, those are the two volumes of Spirit. They're out of print now. Okay. But that's the beginning. Mm-hmm. To jest początek, właśnie te cztery tomy darów duchowych. I want you to notice what happens next. To znaczy dwa tomy, ale pierwotnie cztery. Can you see what's happening? An enlargement. She adds more. Później podzielono je właśnie na cztery odrębne książki. Finally, i w końcu we now have the conflict of the ages. Mamy konflikt wieków, serię konflikt wieków. Now, this is the original copy of the Great Controversy between Christ and Satan, 1898 edition. To jest oryginalny egzemplarz pierwszego wydania Wielkiego Boju między Chrystusem a Szatanem, 1888. What happened is quite fascinating. To, co się stało, było fascynujące. Because what I have noticed that between 1898 and 1911, zauważyłem, że między 1888 a 1911 Ellen White published all the important books that we now have on hand. Ellen White opublikowała większość istotnych, kluczowych książek. Wszystkie ważne książki, które są w naszych rękach teraz. So here she develops the, now she wrote manuscripts and so other things. Oczywiście również były rękopisy i inne. But the inne written dzieła. Work is a kind of a development, and then between 1898 and 1911 she published all the important books. Najpierw rozwijała się ta wizja, a później pomiędzy tymi dwoma latami te wszystkie ważne książki były napisane. That's not the complete list. To oczywiście nie jest pełna lista, ale najważniejsze jest najważniejsze. Steps to Christ, desire of ages. Droga do Chrystusa, życie Jezusa. Okay. So my question is this. Pytanie, jakie stawiam, jest takie. In my research I've asked a simple question. W moich pracach badawczych zadaję proste pytanie. If in this section she develops a theme of the ongoing reality between good and evil. Jeśli w tamtym okresie rozwija ten motyw realności wielkiego boju w naszym życiu. What was God's purpose in inspiring her with a bigger vision, which you will discover in all those works written during this period? W jakim celu Bóg dał jej ten szeroki obraz rzeczy, tę wizję, która jest zawarta właśnie w tych książkach? Is it possible that God is saying something significant to us? Czyż Bóg nie mówi właśnie w tych książkach, tych dziełach czegoś istotnego dla nas? Through that inspiration. Dzięki natchnieniu. Now, we are coming now to the most difficult part. Teraz przechodzimy do najtrudniejszej kwestii. Because we pick up the book Great Controversy. Bo bierzemy książkę Wielki Bój. And we say Ellen White was inspired. I mówimy, że Ellen White była natchniona. She had a vision. Miała wizję. And therefore, i dlatego we take it as a historical source. Przyjmujemy tę książkę za źródło historyczne. Before I read to you a letter which was written by her son Willie White and signed by her with her own handwriting saying I agree with everything written in this letter. Zanim odczytam wam fragmenty listu napisanego przez Williama White'a i własnoręcznie podpisanego przez Ellen White, potwierdzając w ten sposób, że ona zgadza się z tym, co tam jest napisane. Let me point out that during this time of history, pozwólcie, że powiem wam, że w tym okresie our church, nasz Kościół experienced a horrible influence of fundamentalism.
doświadczył, był poddany strasznemu wpływowi fundamentalizmu. Ludzie patrzyli na natchnienie jako dosłowne natchnienie, natchnienie słów poszczególnych. It was in 1912 that Pastor Haskell, w 1912 Pastor Haskell wrote a letter to Will, to Ellen White. Napisał list do Ellen White. How should we understand you? Jak powinniśmy rozumieć twoje pisma? And she is aged now, so she did not write. Her son wrote the reply. And if you would like to check it out, you can do it later on. I have a copy here. It's signed, I approve of the remarks made in this letter, signed Ellen White. I to jest to, co napisał Willie, bo Ellen była już w podeszłym wieku, ale mogę wam pokazać właśnie tutaj podpis jej i że ona uwierzytelniła, iż to I jest want to, co you to listen very carefully to what our good brothers will read. Słuchajcie dokładnie to, co będzie przeczytane, kilka fragmentów z tego listu. Jest? Yeah. Jeśli chodzi o pisma mojej matki, nie chciała ona, aby bracia traktowali ją jako autorytet historyczny. Kiedy napisała Wielki Bój, często tylko skrótowo opisywała scenę, jaka była jej pokazana. A kiedy siostra Davis pytała o czas i miejsce, matka odsyłała ją do książek napisanych przez brata Smitha lub do świeckich źródeł historycznych. Po wydaniu Wielkiego Boju matka nie przypuszczała, że czytelnicy potraktują tę książkę jako wyrocznię w sprawie dat historycznych i użyją ją do wszczynania sporów. Nadal uważa, że nie powinno się tak robić. Can you see the point? So now they are explaining that the book Great Controversy should be understood from a completely different perspective. Ellen White was challenged with this big, huge picture of the reality of the conflict from the beginning to the very end of time. And the most important chapter in this book is which chapter? The last one. The last chapter. It says, it's over. Hang in there. It's over. Tak więc Ellen White, powinniśmy spojrzeć na Wielki Bój, tę książkę Wielki Bój z zupełnie innej perspektywy. Ellen White napisała ją w tym kontekście, aby pokazać ogromny obraz rzeczy, jak to się wszystko dokonuje i że w ostatnim rozdziale to całe zamieszanie się kończy. But there is also the challenge of how to understand inspiration. Ale powinniśmy też wtedy zmodyfikować nasze zrozumienie natchnienia. God does not dictate. Bóg nie dyktuje. He inspires. On inspires the prophets with vision. Daje natchnienie. He perhaps shows them a picture of the reality. Ukazuje obraz rzeczywistości. And he says, you've seen it now. I mówi, teraz to już widzieliście. Write it down. Widziałaś to? Teraz to spisz. Imagine the challenge Ellen White had. She is not educated. Wyobraźcie sobie, jakie to było wyzwanie dla kobiety, która była niewykształcona. She says, I'm not even a grammarian. I need help in that area. Nie jestem językoznawcą i potrzebuję pomocy w tym względzie. And therefore she borrows. She uses other sources to describe what she has seen. Dlatego zapożyczała z innych źródeł to, aby opisać to, co widziała. Let's read the second extract. I drugi fragment z tego samego listu Willie White'a, podpisanego przez Ellen. Wydaje mi się, że istnieje niebezpieczeństwo przywiązywania zbyt dużej wagi do chronologii. Gdyby faktycznie harmonijne zrozumienie chronologii świata było konieczne do zbawienia człowieka, Pan nie pozwoliłby na nieporozumienia i rozbieżności, jakie znajdujemy u biblijnych autorów. Uważam także, że w czasach końca, w jakich żyjemy, nie powinno być tyle sporów odnośnie dat. Pastor Dzięgielewski made a very significant point. Let's refocus on actually is essential and important to God. Pastor Dzięgielewski zwrócił uwagę na niezwykle ważną kwestię, że powinniśmy zmienić, spojrzeć na to, co jest naprawdę ważne dla Boga. Let's understand the heart of the matter. Zrozummy, co jest sednem Ewangelii. So it's quite clear that Ellen White had a quite simple understanding of inspiration. Zrozumienie natchnienia w wydaniu Ellen White było bardzo proste.
Now you may not agree with me and that's fine, but if you want to check it out, you go to the introduction to the book Great Controversy. How many of you have read the introduction to the book Great Controversy? Raise your hands. Ile osób przeczytało wstęp do Wielkiego Boju? Okay. Well, if you haven't, go back again and read it. Możecie się ze mną nie zgadzać z tym, co powiem, ale jak przeczytacie, no będziecie mogli sami sprawdzić, jak to wygląda. Read the introduction to the book Great Controversy. Odczytajcie przedmowę do Wielkiego Boju. So what I'm trying to point out that God is calling people for a specific purpose to help us refocus on a bigger picture. Chcę zwrócić waszą uwagę na to, że Bóg powołuje ludzi, aby skierować nasz wzrok na ten szeroki obraz rzeczy. Now there is another sort of and by the way, all those publications written during that time were written between age 64 to 84. A propos, wszystkie te publikacje były napisane, kiedy Ellen White miała między 64 a 84 lata. So Ellen White looks at her life. Więc Ellen White spogląda na swoje życie, na swoje doświadczenia, her passionate experience with God. Swoje pełne pasji, doświadczenie z Bogiem. She takes the Bible. Wertuje Biblię. And she tries to integrate the story to convince us what it means to have an implicit trust and confidence in God. I konstruuje tę historię, aby pokazać, co to znaczy mieć pełne zaufanie do Boga. You see, this is her life. Tak wygląda, to jest jej życie. Right from to jest droga jej życia. Right from the childhood, but it's during this period. Od dziecka, ale to właśnie w tym okresie końcowym. That she became the most prolific writer. Stała się najbardziej płodną pisarką. Because she knows the journey. Bo wie, jaką drogę przeszła. She knows what it means not to have God's answered prayers. Wie, co to znaczy nie otrzymać odpowiedzi na modlitwy. Now let me suggest to you another point. Pozwólcie, że jeszcze coś innego zasugeruję. We've always said that the book Desire of Ages is the most important classical book that she wrote. Powiedzieliśmy już, że książka Życie Jezusa jest najważniejszą klasyczną książką przez nią napisaną. And I agree. Yes, I say yes. I zgadzam się z tym stwierdzeniem. But you know, there's another book. Ale jest jeszcze jedna książka, which we have overlooked as the most essential. Którą przeoczyliśmy, a ona jest kluczowa. Because while she was in Australia in 1897, 1897, gdy Ellen White była w Australii, she became excited and she said, I need to write another book on education. Była bardzo podekscytowana i postanowiła napisać jeszcze jedną książkę na temat wychowania. That was published in 1903. In 1903, the book Education was published in 1903. W 1903 została opublikowana książka Wychowanie. Before the book was published, they've sent a letter to Professor Sutherland at Emmanuel College. Zanim książka została opublikowana, posłano list do profesora Sutherlanda w Emmanuel College, to get a little bit of feedback. Aby otrzymać od niego no, taką informację zwrotną, jak się odnosi do tego dzieła. To jest to, co Willie White napisał. Zauważ, że odkąd ostatni raz przeglądałeś manuskrypt, wiele się zmieniło. Ujęte jest więcej w temacie planu zbawienia na podstawie opublikowanych książek Matki, takich jak Patriarchowie i Prorocy, Wielki Bój, Życie Jezusa, Nauki z Góry Błogosławienia i Przypowieści Chrystusa. To wymagało wiele pracy, ale mamy nadzieję, że książka jest wystarczająco ubogacona, aby zrekompensować pracę i opóźnienie. You see, all our historians and theologians agree that the Great Controversy theme is Ellen White's greatest contribution to the church. Wszyscy nasi teologowie i historycy zgadzają się co do tego, że Wielki Bój jest centralnym motywem pism Ellen White. But the book Education, published in 1903, ale książka Wychowanie, opublikowana w 1903, cast another vision. Rzuca inną, kolejną wizję. You see, we were moved into completely different world. Wchodzimy w zupełnie inny świat. Edukacja, wykształcenie będzie czymś najważniejszym dla ludzkości. I była tym bardzo podekscytowana. Pisze, że wychowanie jest przygotowaniem nie tylko do tego życia tu na ziemi, ale tego, które nadejdzie.
Jest to rozwój umysłu, ducha i ciała. Przygotowanie młodych ludzi do służenia społeczeństwu, aby temu społeczeństwu działo się lepiej. Teraz to znaczy rzuca tę wizję i poszerza ją. Nie wiem, czy taki problem jest tutaj, ale w Australii mamy. Właśnie przeciwko edukacji, przeciwko wykształceniu. Wykształcenie nie jest ważne. Wystarczy przeczytać kilka fragmentów biblijnych, dać lekcje biblijne i to wystarczy. Przyjaciele. Czyż ludzie nie są dzisiaj wykształceni? Dlatego powinniśmy komunikować się z nimi nie tylko na poziomie duchowym, ale również intelektualnym. Ellen White przedstawia właśnie tę wizję. W jej centrum jest Bóg. W ostatnim wydaniu Wielkiego Boju z 1911 roku wydawcy zdali sobie sprawę z tego, że ten motyw jest istotny. I zamieścili tam krótkie wprowadzenie. Jak bój w moim własnym sercu, walka pomiędzy wrodzonym egoizmem i nabytą miłością może zakończyć się zwycięstwem dobra... Przepraszam, to jest pytanie. Jak bój w moim własnym sercu, walka pomiędzy wrodzonym egoizmem i nabytą miłością może zakończyć się zwycięstwem dobra i to zakończyć na zawsze? Co mówi Biblia na ten temat? Czego Bóg chce nas nauczyć tym pytaniem, które ma znaczenie dla wieczności? Oto jaką rolę spełnia wielki bój w naszym duchowym życiu. To nie są tylko historyczne informacje historyczne. Pozwólcie, że zbliżając się już do końca, przytoczę cytaty z dwóch dokumentów, w których Ellen White podkreśla ważność wielkiego boju dla naszego życia. Próbowałam przedstawić innym, że każdy może czuć potrzebę osobistego doświadczenia religijnego, osobistego poznania Zbawiciela, osobistego szukania pokuty, wiary, miłości, nadziei i świętości. Czułam, że wszyscy muszą zostać ponagleni, aby sami badali Pismo, tak aby poznali prawdę i wyraźniej zobaczyli współczucie i miłość Bożą. Jest jedna naczelna prawda, o której zawsze trzeba pamiętać, studiując Pismo. Chrystus i to ukrzyżowany. Ellen White kieruje Kościół do Pisma Świętego, do Biblii. Studiujcie, badajcie Pismo. Nie wsłuchujcie się głosy, które wokół was brzmią. Bez względu na to, jak społeczność Kościoła jest ważna, nie jesteśmy zbawieni przez Kościół. Jesteśmy zbawieni krwią Chrystusa. Bożą łaską. I to jest źródło naszej mocy. Zwróćcie uwagę na ten niezwykle istotny cytat. Kiedy prawda o roli Chrystusa w dziele odkupienia jest postrzegana jako oś systemu innych prawd, na przeszłe i przyszłe wydarzenia pada nowe światło. Można zobaczyć je w nowej relacji i niosą nowe, głębsze znaczenie. To w ten sposób Bóg w Duchu Świętym otworzył je przed ludźmi. Z tego punktu widzenia tom czwarty Wielkiego Boju przedstawia przeszłe doświadczenia Kościoła i wielkie wydarzenia przyszłości. Ellen White zwraca naszą uwagę na to, że z perspektywy tego potężnego obrazu będziemy w stanie zrozumieć drobne detale. Zawsze studentom mówię, żeby nie grzęźli w tych detalach.
Spróbujcie spojrzeć na to z lotu ptaka. A zatem? Temat wielkiego boju dał Ellen White szersze i głębsze zrozumienie następujących zagadnień: ludzkiej wartości, ludzkiej wyjątkowości i ludzkiej wolnej woli. I to jest, te trzy motywy mają kluczowe znaczenie w publikacjach w latach pomiędzy 1888 a 1911. I'll stop here, because tomorrow I'll take you to the second stage, where in the middle of the civil war. Teraz już zakończymy ten temat, ale jutro będziemy mówili o tym, że w czasie wojny secesyjnej otrzymała kolejną wizję. Wizję dotyczącą zdrowia. I wiecie co? I my znowu żeśmy zawiedli, bo na czym się koncentrujemy? O tym jutro, przy okazji ekscytującej historii, którą wam opowiem, poruszającej historii. Zauważycie, jak te wartości związane w połączeniu z drugą częścią wizji, gdy Bóg przygotowywał przez proroczy głos swój Kościół, aby ponownie spojrzeć na wszystko z lotu ptaka i zrozumieć, co to znaczy żyć w czasie eschatologicznego oczekiwania. Jeśli zamieszałem wam dzisiaj w głowach, przebaczcie mi, ale pomyślcie o tym trochę. Pomyślcie. Jutro będę odpowiadał na pytania. Pozwólcie, że najpierw wyłuszczę to, co mam wam do powiedzenia, jeszcze jutro, i później będziemy skupiali się na pytaniach. Pozwólcie, że powiem wam jedną rzecz. Wychowałem się w domu, w którym Ellen White mieliśmy przy śniadaniu, przy obiedzie i przy herbatce popołudniowej. Może przesadzam. Jako młody człowiek byłem już tym poirytowany. Ellen White to, Ellen White tamto i jeszcze coś innego. I po prostu odrzuciłem to zupełnie. I zauważyłem, że również mój zbór ma z tym problemy. 13 lat temu Kościół, 13 lat temu Kościół skierował mnie do pracy w takiej dziedzinie, którą ja zastanawiałem się, dlaczego wy mnie tutaj kierujecie. Teraz już wiem, bo odkryłem różne rzeczy. Jestem przekonany, że Bóg posługuje się ludźmi, aby wykonać określone zadanie. Jestem z całego serca przekonany, że Bóg posłużył się Ellen White w szczególnym celu. Nie mam żadnych powodów, aby w to wątpić. Ale zdaję sobie sprawę również z tego, że mój Kościół niewłaściwie wykorzystywał ten dar w wielu różnych kwestiach. Umieściliśmy Ellen White na takim piedestale, który by ją przeraził, gdyby wiedziała, jakie jest nasze pojmowanie jej daru. Bo ona doświadczyła tego samego w swoich czasach. Będziemy dobrze się bawić. Razem. Jutro będziemy kontynuować historię. Pozwólcie, że się pomodlę.
Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za sposobność wspólnej rozmowy, oddziaływania na siebie. Our knowledge is so limited. Nasze poznanie jest tak cząstkowe. How can we grasp the depth of your love? Jakże możemy uchwycić głębię Twojej miłości? It's incomprehensible. Ona jest nie do ogarnięcia. How can we fully understand how you communicate through people? Jak możemy w pełni zrozumieć to, jak komunikujesz się przez ludzi z nami? It's a mystery. Incarnation is a mystery. To jest dla nas tajemnica. Wcielenie Chrystusa to jest dla nas tajemnica. And the way you chose to communicate through the prophet with us, it is a mystery. Tajemnicą również dla nas jest to, jak porozumiewasz się z nami przez proroków. We can only understand it in a limited way. Tylko w ograniczonym zakresie możemy to pojąć. But I'm so glad that you speak to us in a language that we can identify with. Ale cieszę się, że przemawiasz do nas językiem, który jest dla nas zrozumiały. Experiences that touch our hearts. Posiłkując się doświadczeniami, które poruszają nasze serca. Stories that motivate us to look beyond this reality and cast our vision towards greater things. Historie, które pozwalają nam spojrzeć poza to, co nas otacza i ujrzeć większe rzeczy. In the name of Jesus, I pray. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen. Thank you.